Subskrybuj kanał MPIC GO i poznaj świat najlepszych produkcji audio. MPIC GO zaprasza do wysłuchania książki Stanisława Goszczurnego zatytułowanej MEWY. Czyta Anna Pruchniak. Część pierwsza. Rozdział pierwszy. W letnie popołudnia stary miał zwyczaj siadać na niskim progu i patrzeć na zakurzoną, niezbyt ruchliwą ulicę. Dlaczego tak sterczysz jak kamień? burczała żona. Zostaw mnie, jestem zmęczony, odpowiadał i znów zapadał ni to w sen, ni to w zadumę. Czasem siedział tak do późnego wieczora. Potem ociężale dźwigał się i szedł na kolację. Sąsiadów z początku to dziwiło. Zaglądali do niego, próbowali nawiązać rozmowę, przeważnie jednak bezskutecznie. Odpowiadał niechętnie i raczej unikał ludzi. W końcu wszyscy przyzwyczaili się do tego. Stał się nieodłącznym elementem ulicy. Nie zwracano na niego uwagi, tak jak nie dostrzegano stojącego przed domem starego, przekrzywionego kamienia, który kiedyś był pomalowany wapnem. W niektóre popołudnia próg przed mieszkaniem Zadorów był pusty. Ale wiadomo było, że Stary w końcu przyjdzie. Zatoczy się, potknie o kamień i zwali na swoje miejsce. Po mamrocze coś pod nosem, zamachnie się na natrętne dzieciaki, rzuci przekleństwo i zaśnie, zaśliniony, niechlujny. W lecie mieszkanie Zadorów było odgrodzone od ulicy kawałkiem kretonu, zawieszonym na otwartych drzwiach. Gdyż w środku panował upał i zaduch. Kiedyś był to skromny sklepik, zaopatrujący całe przedmieście w mydło, sól, zbożową kawę i inne artykuły kolonialne. Dziś zostały tylko na pół zatarte napisy po obu stronach drzwi: kakao, kawa, nabiał. Właściciel wyniósł się z miasteczka, a dawny sklep Zadorowie zamienili na mieszkanie. Za ladą mieściła się kuchnia, reszta zaś obszernego pomieszczenia zastępowała jadalnie i sypialnie. Ciekawskie dzieci i wścibscy sąsiedzi mieli sporo uciechy, gdy Zadorowa wciągała męża ze schodów do domu. Czasem był bezwładny jak wór monkey, niekiedy próbował się opierać, ale na ogół nie miał sił, żeby protestować energiczniej. Klął więc tylko pod nosem i przelewał się przez ręce. Zośka czasem pomagała matce w tej czynności. Częściej jednak osuwała się jak najdalej albo wychodziła z domu. Nigdy nie mogła się przyzwyczaić do widoku pijanego ojca. Brzydziła się nim, i zarazem bała. Ilekroć musiała go dotknąć, zbierało jej się na wymioty. Miała szesnaście lat, zgrabne nogi, a głowę pełną marzeń i mrzonek gdyby ktoś się zapytał, dlaczego przestała się uczyć po siedmiu klasach szkoły podstawowej, sama prawdopodobnie nie potrafiłaby dać odpowiedzi. Wzruszyłaby ramionami i oświadczyła z uśmiechem. Tak mi się jakoś złożyło. Nie miała dużych trudności w nauce. Była raczej leniwa, ale nie bardziej niż tysiące innych dziewcząt w jej wieku. Wolała kino czy wygrzewanie się nad brzegiem rzeki w lecie, a sanki zimą niż ślęczenie nad nudnymi książkami, lecz niektóre przedmioty niezwykle ją interesowały. Bardzo chętnie uczyła się geografii. Nazwy egzotycznych miast, lądów czy państw same wbijały się w jej pamięć. Bójna wyobraźnia podsuwała obrazy skąpanych w słońcu plaż, wysokich palm, bezszelestnie sunących samochodów wyfraczonych panów z pokrytymi szronem siwizny z krońmi, zapraszających ją do najeleganckich lokali. Lubiła też historię, ale tu znów widziała cudowne kreacje dworskich dam, tańczyła menuety, jeździła karetami, kochali ją książęta i szlachetni rycerze. A tymczasem w życiu samochody przejeżdżały przed ich domkiem na przedmieściu i pozostawał po nich tylko kurz, który wdzierał się przez nieszczelną zasłonę do mieszkania. Zmarzeń budził ją przykry głos matki, wiecznie narzekającej, zapracowanej, chorowitej, dźwigającej na swych barkach wór domowych trosk, zawsze wzdychającej do lepszych czasów. Zadorowa nie była jeszcze starą kobietą i kiedyś musiała być nawet niebrzydka. Świadczyła o tym ślubna fotografia wisząca nad łóżkiem. Pochylona ku niej głowa młodego mężczyzny z zabójczym hiszpańskim wąsikiem i lekko zamglonym od kochania wzrokiem należała do ojca Zośki, zdolnego niegdyś majstra murarskiego. Dawne to były czasy. Mieli przed sobą życie Piękne perspektywy. że Rzemieślnik zawsze ma chleb w rękach. Okazało się jednak, że w życiu bardzo trudno czasem zrealizować najprostsze marzenie, gdy w rękach rzemieślnika za często pojawia się kieliszek. Majster nie zawsze miał robotę. Czasem wyjeżdżał na całe miesiące, żeby zarobić na utrzymanie domu. Zimą trzeba było żyć z tego, co zarobiło się latem w sezonie. Ale w długie zimowe wieczory, dla zabicia wlokącego się czasu, bezrobotny rzemieślnik szukał rozrywki wśród kolegów pił, grał w karty i wynajdował tysiące okazji, żeby wyciągnąć od żony zarobiony w lecie grosz. Potem przyszedł na świat syn. Dziecko przysporzyło kłopotów walka o życie zrobiła się jeszcze cięższa. I tak po kolei trzeba było rezygnować z pięknych przedmałżeńskich marzeń. Własny domek odsunął się w sferę nieosiągalnych mrzonek, potem nawet posiadanie własnego mieszkania przekroczyło ich możliwości. Wojna też zostawiła w nich trwałe ślady. Gdy ciągnęli szosą z tłumem uciekinierów, nadleciały samoloty i wtedy w przydrożnym rowie pozostał na zawsze ich sześcioletni synek. Potem okrutne lata przytępiły żal, i matka myślała czasem nawet, czy nie lepiej, że jej małe dziecko nie musi tak potwornie się męczyć. Zadora zajął się nielegalnym handlem. Jeździł po wsiach, skupował mięso i przywoził do miasta. Ten proceder, choć pozwolił im jakoś przetrwać, a nawet dawał niekiedy niezły zysk, dostarczał jednak handlarzowi wiecznych okazji do picia. Żona cierpiała z tego powodu, ale nie mogła nic mówić, bo w odpowiedzi słyszała, że tego wymagają interesy, a zresztą życie jest i tak niepewne, więc czemu sobie żałować? Tak w codziennych troskach i zmarnowanym życiu utonęły marzenia: miłość do męża, ambicje, pozostała samotność i gorycz. Po dwudziestu trzech latach małżeństwa, ładna dziewczyna zmieniła się w zgorzkniałą kobietę. Ożywiły ją narodziny Zośki. Czasy były bardzo ciężkie, lecz Zadorowa cieszyła się dzieckiem, w którym widziała jedyną bliską sobie istotę. Dziewczynka zajęła teraz w jej sercu miejsce opuszczone przez męża i syna. Zadorowa kochała Zośkę prymitywną, egoistyczną miłością matki, która wierzy, że tylko ona może zapewnić dziecku szczęście. Tak jak kiedyś planowała swoje życie. Tak teraz snuła marzenia na temat przyszłości córki, jej szczęścia. A wierzyła głęboko, że dziewczynie nie potrzeba do tego dyplomów ani uniwersytetów. Wystarczy bogaty, kochający, uległy mąż, który spełni wszystkie życzenia i zachcianki. Wbijała Zośce w głowę, że dziewczyna musi być ładnie ubrana, umieć się należycie zachować, znać się na gospodarstwie, bo choćby miała dziesięć służących, od niej będzie. Zależał cały dom. Wtedy dopiero będzie się podobała mężczyznom. Często też zwracała jej uwagę, że nie powinna się zadawać z byle kim, bo to do niczego nie prowadzi, a ona jest przeznaczona dla kogoś lepszego. Mając takie poglądy na przyszłość córki, nie przejmowała się nadmiernie, kiedy na wywiadówkach słyszała, że Zośka leniuchuje. A gdy dziewczyna po siedmiu klasach oświadczyła, że nie będzie się dalej uczyła, matka nie protestowała. Początkowo postanowiły, że dziewczyna pójdzie na jakiś kurs gospodarstwa domowego, bo to zawsze się jej przyda, ale w końcu zaniechały nawet tego. Matka patrzyła na smukłą, zgrabną postać córki, i teraz już otwarcie wpajała jej przekonanie, że jest przeznaczona dla kogoś lepszego i celem jej życia powinno być zrobienie dobrej partii. I tak czekała na męża dla Zośki, a dziewczyna obijała się, marnowała czas. Po wojnie murarze byli potrzebni, to też w domu nie mieli biedy. Matka musiała tylko pilnować wypłat, by majster nie utopił pieniędzy w kieliszku. Chodziła więc w te dni do niego na budowę i tak się z tym oswoiła, że w końcu uważała to za rzecz normalną. Przyzwyczaiła się też przez tyle lat do jego pijaństwa. Wiedziała, jak z nim postępować, kiedy jest zupełnie nieprzytomny, a co robić, gdy, wpadając we wściekłość, żąda pieniędzy na wódkę. Nie kochała go. Czasem nawet brzydziła się nim, i przeklinała chwilę, w której zdecydowała się wyjść za niego. W gruncie rzeczy jednak przywykła do swego życia i nawet jej przez myśl nie przeszło, żeby wyzwolić się od pijaka. Była już za stara, żeby na nowo zaczynać życie, a zresztą w sferze jej pojęć nie mieścił się rozwód, separacja czy inna forma wyzwolenia. Była fanatycznie religijna i uważała, że to, co raz zostało złączone, nie może być na Ziemi rozłączone. Zabierała więc mężowi pieniądze, w zamian dając mu utrzymanie i tylko nigdy nie mogła pogodzić się z tym, że robi jej wstyd przed ludźmi. Przed sąsiadami, znajomymi, zawsze pragnęła uchodzić za dobrą matkę, żonę i chciała, żeby nie widzieli hańby. Bała się zresztą, że pijaństwo ojca może zaszkodzić opinii jej córki i zradzić ewentualnego zięcia. A stary majster Zadora utonął w swoim kieliszku. Pracował, bo nie mógł przestać pracować, nie mógł stracić rozpędu, jak kamień strącony z góry. To był u niego odruch warunkowy, bez którego nie mógł żyć. Pewno kiedyś przed laty i on miał swoje ambicje i marzenia, szczerze obiecywał młodej żonie, że dorobią się domku i będą żyć w dobrobycie. Teraz, po latach, niczego już nie obiecywał. Początkowo drażnił go dokuczliwy głos żony, która bez przerwy oskarżała go o złamane życie i zawiedzione nadzieje. Potem otępiał nie słyszał nawet, kiedy zrzędziła. Kiedyś, kiedy jeszcze pił mniej, próbował zabierać głos na temat Domu czy Zośki. Ale tu żona była nieustępliwa. Tylko jej zdanie było ważne, tylko ona miała rację, tylko jej plany wchodziły w rachubę. Zrezygnował więc z prawa głosu, ale czasem, gdy słuchał gadaniny o małżeństwie córki, mruczał. Niech się jakiegoś fachu nauczy, albo idzie do roboty. Baba jak piec, a nic nie robi, tylko żre i czeka na królewicza. Przy okazji spuszczał córce lanie, bo tę formę wychowania uważał za niezawodną. Matka podczas bicia broniła córki dość słabo, ale do spraw matrymonialnych. Nie pozwalała się ojcu wtrącać. W końcu pijaństwo ojca doszło już do takiego stadium, że nic dla niego nie istniało i nic go nie obchodziło. Zrobił się wulgarny i brutalny. Czasem w napadzie pijackiego szału bił żonę, żądając pieniędzy. Nierzadko też obrywała Zośka, przeważnie niewinnie, co budziło w niej odruchy buntu i nienawiści do ojca. W alkoholowym zamroczeniu pijak nie wiedział, co robi. Był bliski delirium. W tej sytuacji Zośka prowadziła dziwne życie. Niby mieszkała w domu, tu przecież jadła, spała, nic jednak ją z domem nie wiązało. Było jej dość wygodnie lawirować między matką a ojcem, ale raziło ją chamstwo ojca. Nienawidziła go za bicie, wstyd, jaki jej przynosił. To to wreszcie, że nie był kimś innym, bogatym, lepszym. Ale i matka ze swoimi lamentami, wiecznymi planami matrymonialnymi, religijną uległością wobec pijaka, także raziła dziewczynę, która chciała być z lepszej rodziny. Coraz bardziej zdawała sobie sprawę, że nie cierpi domu, a rodziców się wstydzi. Mimo to było jej w domu dość wygodnie. Nie znała spokoju, ciepła rodzinnego, ale miała co jeść i w co się ubrać, a... Przy tym nie musiała pracować. Ojca nienawidziła, matką pogardzała i już od młodości zaprawiała się w zakłamaniu nieufności, starała się chodzić własnymi drogami. Miewała sympatię i znajomości, ale wszystkie trwały krótko. Marzyła o tym, żeby znalazł się ktoś, kto by ją wyrwał z dotychczasowego życia. Wsadził do samochodu i powiózł daleko od zakurzonego przedmieścia, pijanego ojca i kutliwej matki. Królewicz się nie zjawił, a znajomi chłopcy proponowali nieprzyzwoite rzeczy. Ale gdy wychodziła do miasta, starała się kręcić biodrami, bo uważała, że wytworne kobiety tak właśnie powinny robić, a w każdym razie wiedziała, że to się podoba mężczyznom. Powiedział jej zresztą o tym Maciek, z którym przyjaźniła się najdłużej. Zdawało jej się nawet, że właśnie on jest tym, który zabierze ją do pięknej willi. Maciek odbywał praktykę w szpitalu miejskim. Pacjentki już teraz zwracały się do niego per panie doktorze. Był przystojny i elegancki, nie przeklinał i zabierał Zośkę do kawiarni. Kinie ściskał jej rękę lub nieznacznie trzymał za kolano. Wszystko to jednak robił tak delikatnie i łagodnie, że przez myśl jej nie przeszło protestować czy obrażać się. Pocałowali się za rogiem domu, gdy ją odprowadzał późnym wieczorem. Zdawało się, że tylko księżyc był świadkiem tej niemej sceny. Ale okazało się, że świadków było więcej. Nazajutrz matka zrobiła Zośce piekielną awanturę. Nie pozwolę, żebyś się tak zachowywała na oczach wszystkich, krzyczała. Pod samym domem ściskasz się nie wiadomo z kim. Cała ulica o tym mówi. Mam gdzieś całą ulicę, oświadczyła Zośka ze spokojem. To wyprowadź się z domu. Nie będę znosiła wstydu. Nie wiadomo, co to za jeden ani skąd się wziął, a ty od razu rzucasz mu się na szyję. A właśnie, że wiadomo, wrzasnęła rozzłoszczona dziewczyna. Za rok będzie lekarzem, może się ze mną ożeni. Matka zamilkła. Chodziło jej przecież o to, z kim... Uznała, że lekarz może stanowić odpowiednią partię dla jej córki. Uspokoiła się więc i tylko dodała ostrzegawczo. Uważaj, szanuj się i nie pozwalaj mu za dużo. Jesteś już na tyle dorosła, że nie muszę ci chyba tłumaczyć, co taki gość może ci zrobić. Potem wyjedzie, a ty zostaniesz. Wprawdzie matka nigdy Zośce nie mówiła, co taki gość może jej zrobić, ale ona i tak dobrze wiedziała. Wstydliwe wiadomości zdobyła od starszych koleżanek, bardziej doświadczonych. Nie miała więc braków w tej dziedzinie, i nawet Maćka nie puszczała poza granicę kolan. Całowała się jednak z nim chętnie, zwłaszcza od czasu rozmowy z matką, gdyż teraz nie bała się żadnych plotek, a w duchu nawet sądziła, że matka to aprobuje. Zadorowa próbowała ją wypytywać o Maćka i jego zamiary, ale teraz już nie zrzędziła, bo w głębi serca miała nadzieję, że jej córka zostanie panią doktorową. Spotykali się codziennie, chodzili do kina i kawiarni, wzbudzając zazdrość koleżanek Zośki. A gdy się ściemniało, szli do parku, gdzie on starał się wykorzystać ciemności, a ona broniła się. Któregoś dnia Zośka wychodziła z mieszkania, gdy na progu zdożyła się z ojcem. Chciała go wyminąć w milczeniu, lecz zatoczył się na nią, aż uderzyła ramieniem w drzwi. Miał zaczerwienione oczy i kilkudniowy zarost. Cuchnął wódką i wapnem. Mógłbyś uważać, jak chodzisz, powiedziała ze złością. Bez słowa uderzył ją w twarz. Chciała za wszelką cenę uniknąć awantury. Wykręciła się i ruszyła do drzwi, ale pijak ponownie zastąpił jej drogę. Suko warknął. Matka próbowała go odciągnąć, ale odepchnął ją, aż poleciała w kąt mieszkania i zaczął. Bezlitośnie bić dziewczynę. Trzymał za włosy i tłukł pięścią po głowie i plecach. Szarpnęła się, aż został mu w garści pęk włosów. Wściekłość zapłonęła w niej. Z pazurami i zębami rzuciła się na ojca. Zaskoczony nagłym atakiem, począł się cofać i zasłaniać twarz rękami, a ona gryzła, drapała i kopała. Pijak chwycił leżący na stole talerz i zamierzył się na rozszalałą córkę. Ale w tym momencie matka złapała garnek z gorącą zupą i klusnęła mu w twarz. Zawył i upadł obok stołu. Zośka wybiegła z domu. Włosy i ubranie miała w nieładzie. Ludzie, którzy zebrali się przed domem, rozstąpili się przed nią w milczeniu. Szła jak lunatyczka, niezdolna skupić myśli. Dopiero za rogiem przystanęła, żeby poprawić suknię i przeczesać włosy. Z trudem wstrzymywała łzy, ale nie było takiego przekleństwa, którego by nie rzuciła na głowę ojca. Maciek od razu zauważył, że dziewczyna jest wytrącona z równowagi. Nie pytał o nic, tylko wziął ją pod rękę i skierował ku kawiarni. Nie, nie, zaprotestowała. Nie chodźmy dziś tutaj. A dokąd? Wszystko jedno: do parku, do kina. Nie chcę widzieć ludzi. Najlepiej chodźmy do kina. Już byliśmy. Film zmieniają jutro. To nic. Chodźmy jeszcze raz. Gdy na widowni zgasło światło, chwyciła go za rękę i mocno przywarła do jego ramienia. Zapadł już zmierzch, kiedy wyszli ponownie na ulicę. Przez jakiś czas szli w milczeniu, pozwalając się wymijać ludziom. Potem wokół nich zrobiło się pusto. Ulice niewielkiego miasta ciche są i spokojne wieczorami. Jedynie na deptaku młodzi ludzie spacerują trochę dłużej. Przez otwarte okna widać było białe sufity ze zwisającymi z nich świecącymi lampami. Chcesz, żebym cię odprowadził do domu? zapytał. O, nie, nie zaprotestowała. Jeśli chcesz już odejść, to idź. Nie krępuj się. Nigdzie nie chcę iść, tylko jesteś dziś taka dziwna. Chodźmy do parku. Poszedł posłusznie i po drodze zastanawiał się, co jej się dziś stało. Kiedy weszli między drzewa, wzięła go pod rękę i znów przytuliła się do jego ramienia. Objął ją, a równocześnie pomyślał, że miła z niej dziewczyna. Na policzkach czuł miękkie włosy. Trochę go łaskotały, ale nie usuwał głowy, żeby nie zepsuć nastroju. Żwir skrzypiał pod nogami, a z ławek dolatywał chichot i szepty. Szli wolno, zatopieni w swych myślach. Ona czuła się dobrze i myślała, że chciałaby teraz umrzeć. On pragnął również, żeby ten wieczór trwał jak najdłużej. Przeszli przez cały park i znaleźli się nad brzegiem rzeki. Nie słychać jej było, bo płynęła leniwie i sennie, a tylko światła z przystani na drugim brzegu odbijały się w niej żółtymi smugami. Usiedli za starą łodzią wyciągniętą na brzeg. Trawa była mokra od wieczornej rosy. Odgarnął jej włosy i pocałował delikatnie w usta. Wtedy zamknęła oczy i nagle ze wszystkich sił przywarła do niego. Już wiedział, że wreszcie nie będzie stawiać mu oporu. Jęknęła cicho i złapała go za rękę. Nie, nie, kochany mój, przytul mnie mocniej. O Boże! A potem zaczęła całować go bezładnie i mówić, jak w gorączce. Och, zabierz mnie stąd, jedyny, zabierz daleko. Gdy brał ją, tamowane od tylu godzin łzy trysnęły wreszcie z jej oczu. Rozdział drugi. Gdy maciek odjechał, dni stały się szare i puste. Do miasta nie było po co chodzić. Matka zrobiła się jeszcze bardziej gderliwa i na każdym kroku dokuczała dziewczynie. Ojciec się nie zmienił. Po tamtej scenie przez jakiś czas unikał Zośki, aż pewnego dnia znów ją zbił bez przyczyny, a ona nie miała siły się bronić. Rozstanie z maciekiem było mniej bolesne niż myślała. Nie obiecywał jej niczego, niczym nie łudził i niczego nie żądał. Do końca praktyki spotykała się z nim po staremu, chodzili do kawiarni, kina i parku, ale wiedziała, że go nie kocha, choć był jej pierwszym mężczyzną. Wdzięczna mu była za chwilę radości i rozkoszy, ale już nie prosiła, żeby ją zabrał. Gdy sam zaczął jej wyjaśniać, że to niemożliwe, bo przecież jeszcze nie ułożył sobie życia, nie wie czy zda egzaminy i nie może się wiązać na stałe. Przyjęła to spokojnie, niemal obojętnie. Oswoiła się z myślą o rozstaniu. A jednak, kiedy odjechał, pusto się stało i nieznośnie. To też po którejś z rzędu awanturze z ojcem zdecydowała się pójść do pracy. Przez jakiś czas chodziła do szwalni i szyła męskie koszule. Po trzech miesiącach odeszła, bo denerwował ją jazgot maszyn i pytlowanie szwaczek. Udało jej się dostać pracę w sklepie. Przez całą zimę sprzedawała pończochy, skarpetki, tasiemki i guziki Matce po dawnemu nie dawała spokoju myśl o wydaniu córki za mąż Spróbowała nawet na ten temat pomówić z mężem przy rzadkiej okazji, kiedy był trzeźwy w domu W zimie nieco rzadziej się upijał, bo nie miał za co, pił więc nieruchomo przy stole Kwestie małżeństwa córki zbył kilkoma mruknięciami i zdawało się, że wcale się tym nie przejął. Jednakże coś musiało z tej rozmowy pozostać w jego rozmiękłym odwódki mózgu. Wiosna już była w pełni. Kupy śniegu przed domem stajały i zamieniły się w głębokie kałuże. Rynsztok szumiał spływającą wodą, a spod kół samochodów tryskały wielkie fontanny błota. Zośka wróciła z pracy, jadła odgrzany obiad. Nie miała apetytu i niemrawo grzebała łyżką w talerzu. Przez szybki w drzwiach widziała skrawek błotnistej ulicy i dom po drugiej stronie. Bolały ją nogi od kilkugodzinnego stania za ladą. Marzyła o tym, żeby się wyciągnąć na swoim muszku. Na ulicy rozległ się chlupot. Ktoś głośno zaklął i drzwi zadrżały od uderzenia. Ojciec wraca, powiedziała matka. Pijany, wczoraj dostał pieniądze, zauważyła Zośka. Odsunęła talerz, bo nagle poczuła, że nie przełknie ani kęsa. Jezus, Maria, kogo on prowadzi? jęknęła matka. Rzeczywiście, ojciec nie wracał sam. Nigdy nie miał w zwyczaju przyprowadzać kolegów do domu. Wolał swoją milczącą samotność. Dziś jednak prowadził dość młodego. Tak samo jak on umazanego wapnem mężczyznę. Obydwaj byli pijani. Gość trzymał się jeszcze całkiem dobrze, widocznie nie wypił tak dużo, lub wódka mu mniej szkodziła, lecz stary Zadora zataczał się jak zwykle i wodził błędnie, mocno zaczerwienionymi oczyma. Zośka na ich widok wstała od stołu i chciała ukryć się za radą w kuchni, ale ojciec chwycił ją za rękę. Nie uciekaj, próbował być miły. Przyprowadziłem gdzieś kolegę. Przywitaj się. Niechętnie, ale z ciekawością spojrzała na gościa. Nie był nawet brzydki, tylko ubranie miał brudne. Widocznie prosto z pracy poszli z ojcem na wódkę. Przyglądał się dziewczynie niebieskimi, lekko zmrużonymi oczami i mocno ściskał jej dłoń. Na twarzy ojca ukazało się coś w rodzaju uśmiechu podoba ci się? zagadał to mój kolega też murasz dobry fachowiec nie jedna by chciała wyjść za niego no czego stoicie przyjmijcie gościa jak trzeba matka daj no tu coś na stół siadajcie wyciągnął z kieszeni butelkę wódki gość miał ze sobą wino Zadorowa całą swą postawą okazywała niechęć gościowi, ale bez słowa nakryła do stołu, położyła chleb i zimne kotlety, które usmożyła na jutro. Zośka nie wiedziała co począć. Gość był jej najzupełniej obojętny, ale czuła do niego coś w rodzaju pretensji, że przyszedł pod gazem. Ojcem brzydziła się. Niezręcznie jednak było po prostu wyjść z domu, zresztą nie miała dokąd iść, a w mieszkaniu nie mogła się ukryć. Siadła więc razem ze wszystkimi do stołu. Wódki czy wina? Szarmancko zapytał gość. Wina. Nie lubi pani wódki? Wystarczy popatrzeć na ojca, żeby ją przez całe życie znienawidzić. Bzdury pleciesz, ofuknął ją ojciec, niezwykle jak na niego dobrodusznie. Pijemy. Zdrowie młodych. Zośka poczuła, że się czerwieni. Ogarnął ją gniew na ojca za sytuację, jaką wytworzył, i na matkę, że nie potrafi temu zaradzić. Pohamowała się jednak i podniosła kieliszek do ust. Drugi przełknęła z większą przyjemnością, a za trzecim razem zgodziła się na wódkę. Pani ojciec to dobry murarz, ma złote ręce, zagadywał gość. Czyżby? Zdziwiła się szczerze. Jakoś nie mogła sobie skojarzyć złotych rąk dobrego rzemieślnika z człowiekiem, którego zawsze widziała albo pijanego, albo siedzącego milcząco i samotnie. O tak, zna się na robocie. Ale na piciu też. Każdy ma swoje wady, ojciec pani nie jest zbyt rozmowny i lubi czasem wypić, ale poza tym nic mu nie brakuje. Wypiła już drugi kieliszek wódki i w głowie poczuła lekki zamęt. Opanowała ją ochota dokuczenia temu człowiekowi, którego ojciec najwyraźniej uznał za kandydata do jej ręki. Pan pewnie u ojca praktykuje i w robocie i przy kieliszku, powiedziała zaczepnie. Ostry ma pani język, odparł bez gniewu. Lubię takie dziewczyny. Ostra dziewczyna i ostra wódka, zarechotał nagle ojciec. Matka była coraz bardziej niezadowolona. Amant jej się nie podobał, a poza tym nie miała okazji do rozmowy, bo nikt się nią nie interesował. Kiedy zjedli skromną zakąskę, odetchnęła w duchu, myśląc, że na tym się skończy. Ale ojciec niespodziewanie zainteresował się jedzeniem. Daj coś jeszcze, powiedział. Głodni jesteśmy. W knajpie nic nie było? wtrąciła Zośka złośliwie. Zamknij się, warknął. Nic nie mam w domu, powiedziała opryskliwie matka. Nie spodziewałam się gości. To idź coś kupić. Gdzie ja teraz co dostanę? Przecież już noc. W mieście jeszcze sklepy otwarte. Jak chcecie to sobie idźcie kupować, powiedziała matka z nieukrywaną złością. Zośka nagle się podniosła. To ja pójdę. Sieć? Ojciec szarpnął ją za rękę. Ona pójdzie. W powietrzu zawisła awantura. Dziewczynie zrobiło się wstyd przed gościem. Matka podniosła się i zaczęła wciągać płaszcz. Ona również wstydziła się gościa i dlatego ustąpiła. Kiedy matka wyszła, w mieszkaniu przez dłuższą chwilę panowało niezręczne milczenie. Ale stary, jakby nic nie zaszło, napełnił kieliszki i powiedział: No, pijcie. Wasze zdrowie. Wypił, wytarł usta ręką i próbował się uśmiechnąć. Poszła, powiedział. Nie wróci wcześniej, jak za pół godziny. Ja też wychodzę na chwilę. Bawcie się dobrze. Musicie się przecież poznać, no nie? I rechocząc, pod nosem zniknął za zasłoną oddzielającą kuchnię od reszty mieszkania. Gość był już prawie zupełnie pijany. Z trudem opanował czkawkę i uśmiechnął się do Zośki. Trochę to głupio wyszło, co? Z matką? No, widzi pan, jaki ten pański majster dobry. Nie ma o czym mówić. Każdy może zrobić głupstwo. Zresztą po co mamy nimi się zajmować? A czym? Zamilkł speszony. Chcąc pokryć zdenerwowanie, sięgnął niepewną ręką po butelkę. Wina? Zośce szumiało już dobrze w głowie i czuła się nadzwyczaj lekko. Bawił ją ten nieporadny, urżnięty gość, a niedawne zajście nie wywołało większego wrażenia. Wódka jej smakowała. Wódki. Prawda, że lepsza? Nie odpowiedziała, tylko wychyliła kieliszek. Gość niespodziewanie przestał być nieśmiały i przysunął się blisko. Pocałujmy się, szepnął: Nikt nie widzi. Nerwowo zaczął miąć jej bluzkę. Śmierdzi pan wódką, powiedziała. No, mała, mówił całując ją po twarzy. Chodź, chodź, podobasz mi się. Całą siłą pociągnął ją nagle na łóżko. No, nie broń się. Spokojnie, spokojnie. Zośka nagle oprzytomniała. Co? No, nie wiesz? Nie udawaj naiwnej! Stary się gdzieś ulotnił, a ty nie chcesz? Och, wy Z całych sił kopnęła go w brzuch. Zatoczył się aż na stół. Nie zrezygnował jednak. Ze złością rzucił się na nią i ponownie pchnął na łóżko. Precz! wrzasnęła dziewczyna. Precz, bo zabije. Całym ciężarem przygniótł ją i zionął w twarz alkoholem. Czuła, że ją opuszczają siły. Nie myślała jednak ustąpić. Nagle zębami chwyciła jego nos. Rozległ się krzyk i gość zerwał się, jak oparzony. Wtedy uchwyciła gliniany wazonik stojący obok na stoliku i rąbnęła w pochyloną, spoconą głowę. Mężczyzna z jękiem upadł na podłogę. Za zasłoną rozległ się charkot, i pijany ojciec wytoczył się, bełkocząc przekleństwa. Gdy zobaczył leżącego gościa, rzucił się na Zośkę. W tym momencie weszła matka, krzyknęła rozdzierająco i skoczyła na pomoc córce. Zośka leżała zamroczona alkoholem i przeżyciami. Nie reagowała na nic. Jak przez mgłę, widziała matkę szamoczącą się z pijakiem. Gdy ją uderzył, porwała nóż i zagroziła, że go zabije. Wtedy pijak zostawił żonę i pochylił się nad swym kompanem. Tamten doszedł już do przytomności i siedział oparty plecami o ścianę. Trzymał się za głowę, a po policzku ciekła mu krew. Stary, sam ledwo stojąc na nogach, próbował podnieść swego gościa. Wreszcie obaj wytoczyli się z mieszkania. Szkoda, że go nie zabiłam, pomyślała Zośka i odwróciła się twarzą do ściany. Opanował ją zupełny bezwład. Czuła, że choćby teraz dom się palił... Nie będzie miała siły wstać. Chciała zasnąć, ale nie mogła. Słyszała, jak matka, popłakując, sprząta i porządkuje mieszkanie. Potem wszystko ucichło i światło zgasło. Powinnam się stąd wynieść, myślała Zośka. Zostawić to wszystko i iść na koniec świata. O, żeby to się już raz skończyło, Boże! Boże, jeżeli jesteś tam w niebie, to czemu mnie tak męczysz? Przeleżała tak kilka godzin. Była już głęboka noc, gdy usłyszała człapanie za drzwiami. Uniosła się i nasłuchiwała trwożnie, wracał ojciec. Jego cień zamajaczył w drzwiach. Przez chwilę stał w miejscu, potem ruszył ku niej. Chciała krzyknąć, lecz głos zamarł jej w gardle. Pijak stanął nad łóżkiem i zaczął bełkotać. Jesteś tu? Jeszcze tu jesteś? Nie podobał ci się Murasz? Mojego gościa uderzyłaś? Drżącymi dłońmi począł ją dusić. Matka przerażona wyskoczyła z łóżka i chwyciła go za ręce. Uspokój się, Józiu! Uspokój się, zostaw ją! Połóż się spać. Józek, chryste panie! Krzyk uderzonej matki poderwał wreszcie sparaliżowaną strachem Zośkę. Wyskoczyła z łóżka i próbowała obezwładnić ojca, ale on wpadł w furię. Kopał, bił na oślep i łamał, co mu wpadło w ręce. Ratunku, ratunku! Poczęła wołać dziewczyna. Wspólnie z sąsiadami ledwo go obezwładnili. Legł wreszcie na łóżku pokaleczony, nieprzytomny, z rękami i twarzą we krwi. Zadorowa klęczała przed obrazem Matki Boskiej i modliła się, szlochając. Zośka w milczeniu pakowała swoje skromne manatki. Do niewielkiej starej walizki włożyła świąteczną suknię, trochę bielizny, spod pieca wyciągnęła ukryte przed Ojcem pieniądze. Bez płaczu i bez pożegnania wyszła. Na świecie już dniało. Rozdział trzeci. Stała przed białymi drzwiami i długo się namyślała, zanim nacisnęła guzik dzwonka. Jaćka ogromnie się zdziwiła. Chodziły kiedyś do jednej klasy, ale nie były przyjaciółkami na śmierć i życie. Wprawdzie gdy wyjeżdżała, przy pożegnaniu w przystępie koleżeństwa serdecznie zapraszała Zośkę do Gdańska, no jakoś nie liczyła się z tym poważnie, że zaproszenie zostanie przyjęte. Tymczasem Zośka stała oto przed nią z walizeczką w ręku i pytała z nieśmiałym uśmiechem. Można? Nie przeszkadzam? Ale skądże, chodź, wykrzykiwała nieszczerze Jaćka. Strasznie się cieszę, że przyjechałaś. Zośka stała niezdecydowanie w przedpokoju i nie wiedziała, co powiedzieć. Nie chciała wyjaśniać sytuacji, w jakiej się znalazła, a równocześnie bała się, że Jaćka po prostu odmówi jej gościny. Wchodź, rozbieraj się. Świetnie trafiłaś. Jestem sama w chałupie. Rodziców nie ma? Wyjechali do zakopanego. Mamy jeszcze przeszło tydzień swobody. Możesz u mnie przez ten czas mieszkać. To dodało zośce odwagi. Wprawdzie od razu zrozumiała, że koleżanka przyjmuje ją tylko na tydzień, ale uznała, że w tej sytuacji dobre i to. Po godzinie jaćka znała już wszystkie jej bóle. Nic się nie martw, mówiła. Jakoś się tu urządzisz. Poznam cię z Kruszynką i Celiną. znajdziesz sobie jakieś zajęcie i będziesz jakoś żyła. Mam tutaj fajną paczkę, oni ci pomogą. Było już ciemno, kiedy raptem Zośka obudziła się. Przez chwilę nie mogła sobie uświadomić, gdzie się znajduje, i dopiero po pewnym czasie zorientowała się, że to nie ich brudny sklepik, ale przyjemny pokoik w mieszkaniu rodziców Jaćki. Przez szparę, u dołu drzwi, wdzierała się jasna, smuga światła z sąsiedniego pokoju. Jaćka nie była sama, bo słychać stamtąd było kilka głosów. Rodzice wrócili niespodziewanie, pomyślała ze strachem, chyba mnie wyrzucą. Zdenerwowana zaczęła się ubierać, czesała włosy, gdy do pokoju zajrzała Jaćka. O, już wstała, zawołała do kogoś za drzwiami i dodała, zwracając się do Zośki. Właśnie chciałam cię budzić. Dość leniuchowania, szkoda czasu. Zdążesz się wyspać po śmierci. Jej lekki, swobodny ton uspokoił Zośkę. Gdyby zanosiło się na burzę z rodzicami, Jaćka nie byłaby taka wesoła. Poszła więc do drugiego pokoju już pewniejsza siebie. W mieszkaniu były dwie koleżanki i jeden kolega Jaćki. Chłopak był zgrabny i szczupły. Miał na imię kostek i czuprynę z czesaną nisko na czoło. Silnie potrząsnął ręką Zośki i powiedział swobodnie. Serwus, jak się czujesz na nowych śmieciach? Wszystko. Oczy, czupryna, swoboda, a zwłaszcza bezceremonialne ty. Podobało się Zośce. Koleżanki były mniej bezpośrednie. Przywitały się z nią jak stare znajome. Starsza Celina, dziewczyna dwudziestoletnia, miała głęboko wyciętą czarną bluzkę i palce żółte od nikotyny. Nie nosiła stanika, więc piersi falowały jej przy lada ruchu. Młodsza, kruszynka, miała w sobie coś z osy. Cienka w talii, ruchliwa, pełna zadziorności, żywo strzelała czarnymi oczkami i śmiała się niemal bez przerwy. Zośka od razu poczuła się przyjęta do tego grona. Już po kilku minutach pozbyła się uczucia zażenowania, jakie zazwyczaj odczuwała podczas zawierania znajomości. Zapaliła nawet papierosa, żeby nie robić wrażenia prowincjonalnej gęsi. Przyprowadziłam ich, gdy spałaś, wyjaśniła Jaćka. Chciałam was od razu poznać ze sobą. Fajna koleżanka, co? Pytanie było skierowane do wszystkich, ale odpowiedział Kostek. No, oko niezła. A jak się będzie sprawować, zobaczymy. Co masz zamiar robić w Gdańsku? pytała rzeczowo Celina. Czy ja wiem? Może znajdę jakieś zajęcie? Umiem trochę szyć, pracowałam w sklepie. Poczekaj, nie pali się, powiedział Kostek. Rozejrzysz się, wejdziesz w życie, to coś znajdziesz. Na robotę zawsze masz czas. Dopóki starych nie ma, możesz u mnie mieszkać, powtórzyła swoje zaproszenie Jaćka teraz już bez poprzedniej nuty nieszczerości. Co so tu będziemy nad nią krakać wtrąciła kruszynka. Jakoś się ułoży i koniec. Teraz lepiej coś zorganizujmy. Trzeba uczcić przybycie koleżanki. Inicjatywa została z miejsca przyjęta, i kostek wyskoczył po kolegów i coś do picia. Zośka ujęła ich sobie tym, że do składki dorzuciła pięćdziesiąt złotych. Żal jej było tych pieniędzy, ale chciała zrobić jak najlepsze wrażenie i sądziła, że to ona powinna wszystkich ugościć. Po piętnastu minutach wrócił Kostek z dwoma kolegami, kilkoma butelkami taniego wina. Kruszynka nastawiła muzykę. Od razu zrobiło się wesoło i przyjemnie. Zośka jednak przez dłuższy czas nie mogła się rozkręcić. Zbyt świeże jeszcze były jej przeżycia, żeby od razu przeskoczyła w nastrój beztroski. Gdy wzięła do ręki kieliszek wina, przed oczyma stanęła jej scena w domu. Na chwilę zamajaczyła przed nią nieprzytomna ze złości twarz ojca. Śmiało, nie zastanawiaj się, krzyknął jej nad uchem Kostek. Otrząsnęła się z przykrych wspomnień. Tamto miała już za sobą. Była zdecydowana nigdy nie wracać. Jednym haustem wypiła kwaśne wino i uśmiechnęła się z przymusem. "Zatańczysz?" pytał zgięty w przesadnym ukłonie Kostek. Ochoczo poderwała się z miejsca. Kruszynka tuliła się już do wysokiego blondyna, a Jaćka i Celina kokietowały drugiego kolegę kostka. Po północy, kiedy lekko pijani żegnali się z całowaniem i piskami, Zośka szczerze żałowała, że zabawa już się kończy. Ale Jaćka bała się, że sąsiadki poskarżą rodzicom, a poza tym rano musiała iść do szkoły. Zośka pomogła jej posprzątać, a potem natychmiast zasnęła. Subskrybuj kanał MPIC GO i poznaj świat najlepszych produkcji audio.